Cześć, zapraszam Was do nowego filmu. To będzie filmik tak zwany modowy. To będą nowości w mojej szafie. Jeśli jesteście stałymi widzami mojego kanału, to wiecie, że ja w ostatnich latach miałam ogromnie dużo szczęścia, a mianowicie skontaktowała się ze mną jedna z moich widzek, która jest również moją patronką, która sprezentowała mi bardzo dużo ubrań swoich w świetnym stanie, których akurat już nie nosi. I dzięki czemu właśnie moja szafa w ostatnich latach powiększyła się o przepiękne rzeczy do ubrania. Jestem niesamowicie wdzięczna Joli i jako, że inspirują mnie ubrania, które od niej dostałam do tworzenia nowych stylizacji i jest to taka, można powiedzieć, bardzo... Moja szafa jest w tym momencie również bardzo ekologiczna, dlatego że nie da się ukryć, że najbardziej ekologiczne rzeczy do ubrania to są te, które już mamy w szafie. Jak dostaję paczkę od Joli, to zawsze się czuję tak jak dziecko z lat, jak w latach 80. byłam dzieckiem i na przykład od cioci albo wujka dostawało się paczkę z ubraniami z RFN-u. Tak. Happy birthday! Jola bardzo często prezentuje mi też ubrania, których ja sama pewnie bym nie wybrała, bo jestem dosyć zachowawcza, jeśli chodzi o wybieranie ubrań i to jest niesamowicie inspirujące dla mnie, dlatego że często wyjmuję je z paczki, przyglądam im się i tak sobie myślę, o, to jest niezła zagłoska, w jaki sposób można by to wystylizować. Czy ja wyobrażam sobie na przykład wyjść na zewnątrz, dla przykładu właśnie w tak żółtym takim krótkim płaszczyku, ponieważ te ubrania mi się zawsze strasznie podobają, a nie zawsze mam natychmiast pomysł na to, w jaki sposób je wystylizować, to po prostu zaczynam intensywnie googlować, wpisuję do przeglądarki na Pinterestie albo w Google Grafice ubranie, z którym mam do czynienia, sprawdzam, w jaki sposób stylizują je vlogerki takie modowe, w jaki sposób noszą je kobiety inne, które posiadają tą sztukę odzieży na świecie i prędzej czy później znajduję zdjęcie, które mi strasznie odpowiada i sama właśnie zaczynam się w ten sposób ubierać i tak powstają właśnie kolejne stylizacje i kolejne filmy, bo te ulubione stylizacje to proszę męża o fotografowanie ich i Wam pokazuję. Pierwszą rzeczą, jaką chciałam Wam pokazać, to jest właśnie ta koszulka, którą mam dzisiaj na sobie. To jest koszulka, mogę jedynie domniemywać, polskiej marki T-shirt. Myślałam, że mogę Wam pokazać, nie mogę. Marka T-shirt. Jest to taka typowa koszulka z świetnej jakości bawełny. Przyznam, że nigdy nie słyszałam o tej marce. T-shirt. Nazwa jest najwyraźniej takim spolszczoną nazwą bluzki z długim rękawem. Tak, t-shirt z długim rękawem. To jest taki właśnie klasyk, tak, czyli biała, takie granatowe pasy, niezwykle miękka. To jest akurat nowa, bo dostaję rzeczy używane i dostaję rzeczy nowe. Ta koszulka sprawia wrażenie nigdy nieużywanej. Może coś było nie tak z rozmiarem tej Joli, może jakoś po zakupie coś jej nie odpowiadało. W każdym razie mi odpowiada w niej wszystko. Teraz jak mamy to, mam nadzieję, że zostają z nami te upały, to też jest niesamowicie taka miła przy ciele, taka miękka, bawełna, mięsista, nieprzezroczysta, nie widać przez nią stanika, a nie oznacza się stanik i pięknie się układa, po prostu sama przyjemność. Najczęściej noszę ją z jeansami i z czerwonymi trampkami, albo z takimi czerwonymi, jak to się nazywa, baletkami w szpic, takimi zamszowymi, jeśli zależy mi na bardziej takiej, żeby trochę pazura dodać outfitowi. Prosty outfit, klasyczny, nic szczególnego, natomiast jakże wygodny i w jakimś sensie kobiecy, dobrze się w tym stroju czuję. Podoba mi się też w wersji takiej właśnie jeszcze z narzuconym takim typowym beżowym trenchem. Druga rzecz, jaką chciałam pokazać, to jest właśnie ta katanka. To jest katanka z Anine Bing. Taka tweedowa, bym powiedziała, w takim odcieniu żółtym. Ona jest w najmniejszym rozmiarze dostępnym w asortymencie marki, bodajże dobrze pamiętam, tak, z XXS, wyobraźcie sobie. Natomiast jest to fason zdecydowanie oversize'owy. Ja zazwyczaj nie noszę oversize'owych rzeczy, więc tej wiosny to po raz pierwszy właśnie noszę rzeczy w takim rozmiarze, no właśnie takim, może nawet nie w rozmiarze większym, bo to jest mój rozmiar, tylko że właśnie takie oversize'owe. Przyzwyczajam się do tego, muszę przyznać, że to jest bardzo wygodne. Najbardziej lubię stylizować tą kurtkę z... Kurtkę można tak to nazwać? Chyba tak. Katankę, kurtkę z takimi typowymi
niebieskimi dżinsami do kostki, z bodkami w szpic, takimi wyższymi niż zazwyczaj, na takim obcasie, na którym się strasznie wygodnie chodzi i z takim grubym, z mięsistej bawełny, takim grubym, białym t-shirtem. Taki, niezbyt jest to wyszukana stylizacja, natomiast mi bardzo odpowiada. Bardzo mi się też spodobała w takiej stylizacji, którą gdzieś na czymś blogu widziałam, z czarnymi dżinsami i bodajże z czarną koszulką. Myślę, że w ten sposób też będę ją nosić, więc jak robi się troszeczkę zimniej i trzeba coś na siebie narzucić, no to jest po prostu przepiękne. I bardzo mi się podoba słoneczny kolor tej kurtki. Tak jak mówię, pewnie sama bym nie sięgnęła po tak słoneczny kolor, natomiast za każdym razem, jak ją nakładam, to mam wrażenie, że natychmiast mi się nastrój poprawia, bo ona taka słoneczna. Jeśli chodzi o oversize'owe rzeczy, to mogę wyciągnąć tutaj zderty. To dostałam też od Joli ostatnio taką kurtkę jeansową Aninę Pink. Ja żyję w swojej kurtce jeansowej z H&M-u, takiej typowej, w takim fasonie, może nie obcisłym, natomiast właśnie zezwanie nie oversize'owym. Natomiast ta, znowu najmniejszy chyba dostępny rozmiar, XXS, czy mówię dobrze? XS tym razem, jest taka oversize'owa. Ja bardzo lubię nosić oversize'owe rzeczy ze spodniami typu rurki i z butami na wysokim obcasie, żeby właśnie tak skontrastować takie rozbudowane ramiona z taką smukłą sylwetką na dole i właśnie dodać sobie parę centymetrów wzrostu za pomocą butów na jakimś koturnie albo na obcasie. To jest to, jak mi się to podoba, ale widziałam, że też dużo kobiet stylizuje właśnie taką, nawet konkretnie tą kurtkę z Aninę Pink, taką oversize'ową katankę z szerokimi spodniami i na przykład z trampkami, więc myślę, że i w ten sposób spróbuję ją stylizować. Marzyła mi się od dawna ta koszulka z Aninę Pink, to jest taka z tygrysem. Dla mnie jedna z najpiękniejszych, jakie kiedykolwiek wypuściła, która oddaje mi po prostu co do joty, że jak powiem, ten tygrys jest taki bardziej kłasy, jakby aspiruje do tego, żeby mieć tyle siły, ile tygrys i takiej właśnie przebojowości, natomiast dopóki nie stanę się taką tygrysicą, takim dobrym znaczeniem tego słowa w życiu, to bardzo lubię takie elementy zwierzęce w swoich stylizacjach, dają mi takie poczucie siły, to może tak śmiesznie i bałwochwalczo brzmieć, ale to są po prostu też estetycznie bardzo, bardzo lubię wszelkie właśnie takie elementy pasków tygrysich, centek lamparcich i no i właśnie wizerunku tygrysa, więc wszystko mi się w tej koszulce podoba, od doboru kolorystki do tego, że ona jest taka od razu wszystko dobrze, tam ktoś strasznie jakiś pies ujada i warczy na zewnątrz i chrupcio tutaj. Chrupcia, który mi towarzyszy tutaj, nie może jakoś tak spokoju zeznać chłopak. Nie może się porządnie wyspać, bo tam za naszym tarasem cały czas słyszy, że należałoby coś reagować i tutaj taki trudny dylemat, czy tutaj się przy mamie po prostu wygrzewać, to co chrupcia najbardziej lubi robić, oprócz jedzenia i ganiania za swoją piłką, czy może właśnie zareagować jak rasowy hybrydowy terrier na zagrożenie na zewnątrz i stanąć na wysokości zadania bycia psem stróżującym. Podoba mi się ten też aspekt taki właśnie vintage'owy tych koszulek. Naprawdę są świetnej jakości i to jest jedna z najbardziej ulubionych rzeczy, jakie mam w swojej garderobie i noszę ją praktycznie non-stop. Większość stylizacji, jakie tworzę, to są takie bardzo zwyczajne. Bardzo lubię ją łączyć jeszcze z lamparcimi centkami w postaci właśnie spódnicy. Lubię ją łączyć po prostu z jeansami i z brązowymi konwersami, które są troszeczkę na wykończeniu i z takim swetrem brązowym, który wpada troszeczkę w taki, ma taką też bordową nitkę gdzieś tam wplecioną, więc to jest w takim ciepłym odcieniu właśnie machoniowym, nie wiem jakby to oddać, taki właśnie, no bardzo fajny, bardzo, bardzo fajny kolor i jest to też bardzo wygodny outfit. Druga koszulka, która po prostu absolutnie skradła mi serce, to jest taka z wizerunkiem gwiazdy filmowej. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest Faye Dunaway, czy Anita Ekberg. W każdym razie jakaś taka gwiazda kina noir z papierosem w ustach. Prosta, to jest z tej limitowanej kolekcji Aniny Pink, zrobionej z fotografem niedawno zmarłą chyba Terry O'Neillem. Taka prosta koszulka, która po prostu czyni stylizację i przyznam, że moim ulubionym sposobem noszenia jej jest tak łączenie spodni takich od
garnituru. Nietypowy wybór w jakimś sensie tej koszulki i na przykład białych konwersów. To jest w ogóle coś, co mi się strasznie ostatnio spodobało pod wpływem googlowania właśnie tego, co zrobić ze spodniami, które dostałam od Joli. Dostałam dwie pary niesamowitej jakości. Te są z H&M-u, też świetnej jakości. Akurat takie spodnie nieco szerokie od garnituru z taką zdecydowanie zaznaczoną talią. Takie z kantem po prostu, prasowane z kantem, które właśnie postanowiłam nosić, jako że ja też nie mam takiej pracy, która wymaga właśnie takiego bardzo formalnego ubioru, to nosić je właśnie z konwersami i z ulubionymi t-shirtami. I widziałam sporo takich stylizacji na Pinterestie, wszystkim się strasznie podobają, teraz je widzicie przed sobą i strasznie mi się to podoba właśnie, bo te spodnie bardzo ładnie podkreślają tyłek. To tu dużo mówić, bardzo ładnie wyglądają na tyłku i nogi podkreślają i wcięcie w talii, a jednocześnie są po prostu niesamowicie wygodne i właśnie w połączeniu z tym t-shirtem to jest dla mnie takie casual chic, nie wiem jak to nazwać, takie połączenie albo właśnie smart casual i bardzo dużo takich stylizacji ostatnio widziałam, wszystkie tak jak mówię mi się bardzo podobają i tak jak mówię to są takie stylizacje, które by nigdy nie powstały, na które bym nigdy nie wpadła albo wpadła dosłownie, w sensie nie ja wymyśliła, tylko właśnie nie wpadła w internecie. Nigdy bym się w ten sposób nie ubrała, gdyby nie to, że dostałam akurat takie ubrania od Joli i one stały się inspiracją do szukania właśnie sposobu na to, w jaki sposób je nosić, bo są tak piękne. Kolejna rzecz, która stała się dla mnie czymś takim niezwykle inspirującym, to jest spódnica. To jest taka jedwabna spódnica w takie białe groszki. Wydaje mi się, sądząc po tym, jak przeszukałam internet, że to jest spódnica, która wyjściowo była o wiele dłuższa. Natomiast wydaje mi się, że Jola ją skróciła, bo wydaje mi się, że takiej nigdy nie było. To o takiej długości w asortymencie Anine Bing. Natomiast bardzo mi się taka krótka podoba. Jest niesamowicie wygodna, tak pięknie opina się na biodrach i na udach i najbardziej mi się podoba w takiej stylizacji lekko rockowej z takim t-shirtem typowo rockowym, z butkami na wysokim obcasie, takimi w szpic i na przykład z zielonym takim trenchem w stylu militarnym. To jest dokładnie ja co do Joty. Natomiast fajnie też wygląda właśnie w połączeniu na przykład z t-shirtem i z konwersami tak na co dzień, że niekoniecznie musi to być elegancko, niekoniecznie trzeba ją stylizować jako taką typową, elegancką spódnicę. Strasznie fajnie. Natomiast ostatnimi czasy po prostu żyję w spodniach, które też dostałam od Joli, Anine Bing. Jola zauważyła i ja mogę to potwierdzić, że dla takich osób, które tak jak my, mają raczej większe niż mniejsze biodra, nie mają takiej typowej modelkowej fryzury, tylko figury, gdzie są bardzo wąskie biodra, tylko mają bardziej szerokie biodra i uda, to te jeansy, wiele fasonów jeansów z Anine Bing po prostu nam nie służy, dlatego że one faktycznie wydają się być bardziej pomyślane dla bardzo wysokich dziewczyn albo takich, które mają bardzo wąskie biodra. Natomiast te spodnie są dla mnie takim fajnym wyjątkiem. Niesamowicie takie miękkie i jak większość ciuchów właśnie takie już stylizowane na nieco zużyte, tak? Natomiast świetnie się trzymają i po prostu wystarczył, jak się okazuje, pasek, dlatego że są troszeczkę za szerokie na mnie w pasie, mimo że w moim rozmiarze, natomiast wraz z paskiem po prostu żyję w nich i okazały się niezwykle wygodne i noszę je praktycznie cały czas i naprawdę niewiele wymaga, żeby je wystylizować. Można do nich dodać konwersy i biały t-shirt i na przykład marynarkę, również taką, którą ostatnio dostałam od Joli, taką wełnianą i mamy właśnie znowu bardzo, bardzo szybko stworzony, bardzo z jednej strony prosty, klasyczny outfit, a z drugiej strony taki, który nie jest taki do bólu zwyczajny, można po prostu dodać do nich właśnie baletki w szpic i znowu mamy ciekawy outfit, można dodać szpilki i tyle różnych możliwości przy jednym takim dosyć uniwersalnym fasonie jeansów. Dostałam również spodnie i spodnie znowu mnie zaskoczyły, dlatego że to są spodnie o obniżanym kroku, tak jest takiego właśnie naprawdę z solidnego materiału bawełnianego. Coś, czego naprawdę dawno już nie widziałam w modzie. Nie są to takie spodnie, które mają, że tak powiem, to
się nazywa krok, chyba krok, tak? Aż nie wiem, na wysokości kolan czy coś takiego. Natomiast zdecydowanie jest to krok obniżony. I przyznam, że nigdy wcześniej nie słyszałam o tej marce. To jest marka australijska, tak Juba, która właśnie specjalizuje się w takich casualowych spodniach. One tutaj na końcu są wykończone właśnie w taki sposób, że mają tutaj zagięte nogawki, które nie są aż takie właśnie wąskie, że tak powiem, trudno się w nich poruszać. Są to bardzo wygodne spodnie. Natomiast takie naprawdę nie sposób się nie poczuć tak właśnie bardziej w klimacie takim gotowym na relaks i tak swobodnie w spodniach o takim kroju. Moim ulubionym sposobem noszenia ich jest właśnie z konwersami, z jakąś taką luźną bluzą, między innymi tą od Yoli. To jest taka właśnie inna z kolekcji Anine Bing i Terry O'Neill, taka właśnie w klimacie noir. Tutaj chyba na obrazku, jeśli dobrze mi się wydaje, na grafice jest Faye Dunaway, gwiazda kina lat 50., 60. i 70. Siedzi i ma rozrzucone tutaj na stoliku i pod stolikiem scenariusze ról, które mogłaby wziąć albo w jakimś hotelu, albo to jest jej własna willa i ma taki zblazowany wyraz twarzy. Nie wiem, jest coś, co mi strasznie estetycznie podoba się w tej bluzie. No i właściwie odkąd ją dostałam, to noszę ją cały czas. Już nieraz na pewno ją widzieliście w moich filmach. Jako że ma szary kolor, to najbardziej mi zawsze po drodze, żeby szary zestawić z czerwonym. Jedna z tych rzeczy, które właśnie może wyglądać bardzo casualowo, a jeśli połączymy z czymś takim, na przykład właśnie takie baletki w szpic, to może i nawet wyglądać prawie że elegancko. Bardzo mi się podoba też zestawiona ze skórzaną spódnicą i z świechowanymi podkami, czyli taki właśnie element trochę czegoś takiego ewidentnie eleganckiego, a trochę czegoś niezwykle wygodnego. Oprócz tego, że nadruk tej bluzie mi się strasznie podoba i właśnie ta kolorystyka i to, że one są tak wszystkie stylizowane na takie, które już są noszone i takie distressed, że tak powiem, to można się poczuć w nich bardzo swobodnie. Mają też bardzo, bardzo fajny kształt, w sensie, że są takie wygodne, można się swobodnie w nich poruszać i no po prostu żyć w nich, tak? No zwłaszcza teraz, jak właśnie w wyniku COVID-a wszyscy częściej chodzimy w takich ubraniach wygodnych niż eleganckich, no po prostu taka rzeczywistość. Anine Bing ma w swoim asortymencie mnóstwo bluz i ja naprawdę sporo tych bluz dostałam od Yoli. Najnowszymi dodatkami do mojej już takiej naprawdę obszernej kolekcji jest taka ciemno-szara, można powiedzieć grafitowa, z bardzo dyskretnie gdzieś tutaj wplecionym logo, w takie centki lamparcie, ale takie srebrne, błyszczące. Przyznam, że na początku jak ją zobaczyłam, to pomyślałam, to chyba bardziej dla mojej niespełna 13-letniej córki niż dla mnie, ale jest po prostu tak wygodna, że szukałam sposobów na to, w jaki sposób może ją wystylizować. I znalazłam wśród rzeczy, które zaniosłam do piwnicy, po prostu tak rzadko nosiłam, że nic im nie dolega, natomiast po co trzymać w szafie, gdzie większość z nas ma ograniczoną powierzchnię rzeczy, z których dużo nie korzystamy. Zaniosłam takie spodnie, które kiedyś dostałam chyba od swojej bratowej. To są takie właśnie typowe rurki w odcieniu takim bordowym i pomyślałam, że to jest po prostu świetne zestawienie. I jeśli kiedyś uda mi się jeszcze upolować taką zamszową, czasami można je zdobyć w H&M-ie w dziale premium, taką zamszową spódnicę właśnie w jakimś rdzawym odcieniu, to myślę, że to też będzie idealne połączenie. Ale widziałam, że też można stylizować tą bluzę. Widziałam, sporo osób stylizowało na przykład z lejącą się czarną spódnicę. Posiadam taką i bodkami i ona wówczas właśnie przez ten element połyskującego srebra czyni stylizację po prostu nieco ciekawszą, taką przykuwa uwagę. Ostatnia rzecz, jaką Wam chciałam pokazać, to jest taka marynarka w kratkę, taką zieloną kratkę, tak jak widzicie. Uwielbiam ją nosić po prostu z białym t-shirtem i z jeansami, natomiast i z konwersami, natomiast nadawałaby się również właśnie do takich bardziej eleganckich stylizacji. Prosta, ale tak strasznie cieszy oko. Bardzo podoba mi się też szarym t-shirtem, to wszystkie te kolory jakoś tak wtedy strasznie fajnie współgrają. Świetna. Niesamowicie wygodna też, to trzeba przyznać, ma ogromne znaczenie, tak, czy coś jest wygodne, czy nie.
będziemy tym chętniej coś nosić i bardziej wygodnie możemy się swobodnie w tym poruszać, a ile radości po prostu wprowadza przez swój taki kolor i tą wesołą kratkę do takiego codziennego dnia. I tak, tak to wygląda. To są nowości w mojej szafie, ubrania, które mnie zainspirowały do tego, żeby poszukać sposobów na to, jak je wystylizować i troszeczkę mnie otworzyły na rzeczy do ubrania, po które normalnie prawdopodobnie bym nie sięgnęła, a które sprawiły mi ogromnie dużo radości i troszeczkę takiej świeżej krwi wprowadziły do mojej szafy. A to jest to, co naprawdę, naprawdę uwielbiam, jeśli chodzi właśnie o ubieranie się, czyli tak widzenie ubrań, które już od dawna mamy w swojej szafie na nowo i nie zamiast kupować kolejne ubrania, to po prostu myśleć o tym, w jaki sposób możemy zestawić te, które już mamy, w taki sposób, żebyśmy miały poczucie, że mamy coś nowego, nawet jeśli tak naprawdę to są ubrania, które od lat i lat są z nami. Bardzo dziękuję Joli za kolejne przepiękne ciuchy, które myślę, że jeszcze latami będę nosić i które tyle radości po prostu wprowadzają do mojego życia i dają takie poczucie luksusu po prostu w takim moim małym życiu. Więc są nieustannym źródłem ogromnej radości na co dzień. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to się okazało jakoś przydatne, że miło się oglądało, że może zainspirowałam Was do jakiegoś zestawienia rzeczy, które posiadacie w swojej szafie w inny sposób, w który dotychczas ich nie zestawiałyście. Bardzo dziękuję również swoim patronom. Mam nadzieję, że wszyscy macie się naprawdę dobrze i do zobaczenia wkrótce.